Słowo Boże na dziś, 25 sierpnia. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Pamiętajcie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie był ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami jesteście świadkami. I Bóg także jest bogobojnie, sprawiedliwie i nienagannie. Zachowaliśmy się pośród was wierzących. Przecież wiecie, że każdego z was, jak ojciec swe dzieci, prosiliśmy, zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę. Jako Słowo Boga, który działa w was wierzących. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 139. Panie, przenikasz i znasz mnie całego. Gdzie ucieknę przed Duchem Twoim? Gdzie oddalę się od Twego oblicza? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy położę się w otchłani. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, gdybym zamieszkał na krańcach morza, tam również będzie mnie wiodła Twa ręka i podtrzyma mnie Twoja prawica. Jeśli powiem, niech więc mnie ciemność zasłoni i noc mnie otoczy jak światło, to nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, a noc jak dzień będzie jasna. Alleluja, alleluja, alleluja. Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz w pełni jesteście obłudni i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie: gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.